Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj mam dla Was w sumie same newsy kalendarzowe i trochę takich informacji pakietowych i tym podobnych. Zaczynamy od tego, że w najbliższy weekend w niemieckim Heubach będzie rozegrana Bundesliga XCO. To jest taki puchar Niemiec cross country i tam bardzo często startują topowi zawodnicy. A w Heubach wyścig ma klasę HC, więc na pewno zjadą się najwięksi zawodnicy z całego świata, a na pewno z Europy. Nie zabraknie nam na starcie też zawodników cross racing teamu. Ja osobiście mam nadzieję, że w końcu zobaczymy ich w pełnym składzie na tych ich nowych rowerach, czyli na crossach Earthach. Teraz czas na taki mały lokalny patriotyzm, bo chciałem Wam powiedzieć o tym, że 20 maja, już o tym kiedyś mówiłem, 20 maja w Bydgoszczy jest wyścig Bydgoszcz Cycling Challenge, to jest wyścig po rundach dla amatorów głównie. Pewnie będzie można tam zobaczyć też kilku zawodników z licencjami, którzy sobie wystartują treningowo. Tak myślę, nie wiem, wydaje mi się. I w ten weekend obowiązują niższe ceny pakietów startowych i to jest chyba ostatni weekend, kiedy można kupić te pakiety taniej. Także kto by chciał przyjechać do Bydgoszczy, to zapraszamy serdecznie. Pamiętajcie, żeby sobie w ten weekend kliknąć tańszy pakiet. Trzecia i ostatnia informacja będzie też z szosy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale już od chyba dwóch sezonów odbywa się taki wyścig Hammer Series i w tym roku to będą aż trzy wyścigi. To są wyścigi drużynowe, jest taka fajna rywalizacja między drużynami, to jest dosyć tak bezpośrednio wszystko się toczy. To jest formuła zupełnie inna niż typowe wyścigi z kalendarza World Touru. Tutaj trochę wchodzi bardziej jakieś takie komercyjne ściganie, to jest bardziej wszystko takie medialne, do pokazania fajnie w telewizji. I właśnie o tym jest ta wiadomość, bo organizatorzy Hammer Series zdecydowali się na to, że wszystkie trzy wyścigi w tym roku będą transmitowane w social mediach na żywo, także live streamy darmowe będą dostępne. Nie trzeba liczyć tutaj na żadną telewizję ani nic takiego, będziemy sobie mogli obejrzeć wszystko w telefonie czy też na komputerze. W tym odcinku programu cyklicznego to już wszystko, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. No i czas na długi, bardzo długi weekend. Nie wiem tak naprawdę, czy uda mi się w przyszłym tygodniu nagrać program cykliczny. Myślę, że w poniedziałek na pewno, a pozostałe dni to już no zobaczymy jak pójdzie. Może się uda, może się nie uda. Ale na pewno po tym dłuższym okresie przerwy wrócimy z porcją ciekawych informacji. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.